Cześć, 3 tygodnie temu byliśmy w Budapeszcie i poznałem tam Emanuele, który jest hiperpoliglotą i mówi w ponad 30 językach. Przez całe swoje życie nauczył się takiej ilości języków. Mówi też świetnie po polsku, dlatego dzisiaj chciałem nagrać króciutki wywiadzik z Emanuele po polsku, tylko i wyłącznie, żeby pokazał i zainspirował Was do tego, że można się nauczyć nawet języków, które są postrzegane jako trudne. Także miło Cię widzieć znowu. Podróżujesz cały czas po Europie, tak, bo tak. Jest to związane z Twoją pracą, tak? Tak. W tym tygodniu jestem w Polsce, dzisiaj w Poznaniu, wczoraj byłem w Wrocławiu, jutro będę w Gdańsku, a pojutrze w Krakowie. Cały czas, kilka dni w jednym miejscu i... Kilka godzin nawet. Cały czas w drodze. Tak. Powiedz mi, jakie języki wpływają na to, na Twoją pracę? Są bardzo ważne, bo sądzę, że jeżeli mamy wspólny język z klientem, na przykład jest praca i sprzedaż dużo łatwiejsza. Wspólny kontakt jest, tak? No, naprawdę. Okay. Jest od razu bardziej osobisty kontakt z tą osobą, a to jest duży. To jest wielka, naprawdę duża pomoc w zyskaniu nowym pracy. Nowe zlecenia. Okay. Wiem, że masz bardzo analityczną metodę uczenia się języków, trochę inną od innych osób. A na czym ona polega? W gimnazjum byliśmy przyzwyczajeni nauczenie się języka łacińskiego i greckiego, starogreckiego, a tam jest po prostu tam metoda analityczna, że trzeba się uczyć po kolei całej gramatyki, na przykład jak odmiany słów, czasowników i tak dalej, czasowników nieprawidłowych i wszystko na pamięć i tłumaczymy. Robimy przetłumaczenie na papierze z greckiego na włoski, z włoskiego na grecki. I po prostu ja zostałem przy takiej metodzie, która pozwala mi na początku być świadomym podstawowych reguł. Jak działa język? Jak działa język? Jest struktura, jakby budowa tego języka. Struktura. I na tej strukturze ja dodaję słowa. Okay. Ja mam jakiś schemat, strukturę się uczysz. Schemat, a i nakładasz później słowa, żeby się komunikować. Ja często chodzę z słownikiem w kieszeni. Jeżeli nie znam pewnego słowa, szukam go. Właśnie rozmawialiśmy, masz też taki fajny nawyk, że jak jesteś w jakimś kraju, to nie chcesz mówić w neutralnym języku, tylko chcesz, żeby do ciebie mówili w języku tego kraju, w którym jesteś, tak? Mówiłeś o Iranie na przykład, tak? Neutralny język nie umożliwia uczenia się języka. Znaleźć możliwość i okazję, aby... Jak już jesteś w jakimś kraju, to na maksa wyciskasz. Trzeba na maksa, no codziennie. Ja mam na przykład w Iranie konkretnie dobrego przyjaciela, który mówi świetnie po włosku, a ja mógł zabrać rozmawiać. Najlepszy przykład, jesteś tutaj i cały czas rozmawiamy tylko po polsku. No, 100% czasu. Czasami, ale... Ja nie zauważyłem żadnych błędów. Dobra, słuchaj, jakbyś miał powiedzieć, żeby ludzi, którzy mówią tylko w jednym języku i mają problemy z nauką języków, jakbyś miał ich jakoś zainspirować, to... Muszę zdobyć motywację. Na przykład przyjaciela z zagranicy. Czy jakiś cel, tak? Jakiś cel. Praca, studia. A wtedy metoda jest wtórna, tak? Na przykład jeżeli... A metoda? Każdy ma swoją. Każdy ma swoją. Na przykład niektórzy lubią najpierw rozmawiać, potem pisać. Ja lubię najpierw pisać, potem rozmawiać. To zależy od osoby. Ale motywacja. Dlaczego? Bo na przykład podróżowałem w Armenii, ten kraj mi się bardzo podobał i chcę się uczyć języka, bo sądzę, że jest naprawdę piękny. Fundamentem jest motywacja, a metoda jest wtórna, jakby ma drugorzędne znaczenie, tak? Tak. Ale każdy ma swoją metodę. Kluczowe jest, żeby każdy znalazł jakby swój styl.
styl, tak? Tak, swój styl na pewno. I praktyka, bardzo często trzeba ten język praktykować codziennie. Trening taki systematyczny. Starczy e-mail, korespondencja codziennie z przyjacielem, z kolegami, przez e-mail, przez Skype. To już jest taki kontakt. Kontakt stały, to jest bardzo ważne. I podróże, jeżeli są możliwe, oczywiście. Dzięki Ci wielkie, Emanuele. Widzicie, wielka inspiracja nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich poliglotów, którzy byli w Budapeszcie na konferencji. Słyszycie sami, jak mówi po polsku, będąc Włochem. I mówi na podobnym poziomie w wielu innych językach, co zobaczycie na innym wideo, które nakręciliśmy jeszcze w Budapeszcie z kilkunastoma osobami. Tymczasem dziękuję Tobie za inspirację Tobie też. I dalszą podróż. Yeah.